dzieciorakka nie pokona, nawet słynna Barcelona. I ławiaku dobrze wiesz, że najlepszy Krzysztof Kresin, zdobywca jednej z bramek. No Krzysztofie, dość chyba dobry mecz, udany, no i strzeliłeś bramkę. Tak, udany mecz, wygraliśmy 6-1, myślę, że zasłużenie. Mecz, bo dyktanto nasze, wiedzieliśmy, że musimy rozciągnąć przeciwnika, dużo grać piłką i udało się strzelić kilka bramek. No niestety jedną straciliśmy przypadkowo, no ale straciliśmy, także wynik i tak jest 6-1. Pokazywałeś tutaj piękny gest. Jest synek czy córka? Tak, jest. Już jest córka na świecie, 3 latka ma, ale teraz urodził się syn. Także dedykuję tą bramkę dla mojego syna Maksymiliana. No i oczywiście małżonkę trzeba pozdrowić. Tak, pozdrawiam swoją żonę Kamilę, którą bardzo kocham, i całą swoją rodzinę. Powiedz mi, jak tak? No, jak na razie to idzie tam bardzo dobrze tutaj mecz za meczem. Punkty zdobywacie. No ale już wiadomo, że jest chyba rozdzielone wszystko. Tak, punkty zdobywamy, aczkolwiek teraz mamy bardzo ważny mecz, który pokaże, no, w jakim miejscu jesteśmy, i mamy nadzieję, że no, ten mecz da nam wykładnię tego, nad czym pracujemy cały czas.